Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209 Witam w nowej serii ogrodniczej Porady ogrodnicze yy, KL'a Oczywiście witam w pierwszym właśnie odcinku yy, Dzisiaj oczywiście troszeczkę sobie porozmawiamy o Aloesie, yy, mniej więcej do czego służy Aloes Jakie ma, yy, znaczy do czego można użyć Aloesu czym może być aloes i tak dalej także zapraszam do oglądania tutorialu, no oczywiście aloes może być tak ogólnie może być kosmetykiem jest oczywiście jadalny może być jak ukorzeniacz na przykład do no i oczywiście to jest też lek, tak? aloes to jest też lek. Yy, nie wiem co jeszcze by mógł być jeszcze aloes ale z tego co wiem to aloes ma różne zastosowania, też lecznicze można użyć jako ukorzenia, czy jako tam praktycznie praktycznie wszystko można z tym aloesem zrobić i oczywiście jak możemy zasadzić taki aloes żeby, żeby po prostu mieć nowe sadzonki, no ja na przykładzie tutaj mamy aloes taki co praktycznie ledwo przeżył bo jak widzimy Aha, przepraszam bardzo, bo to jest od kaktusa. Bardzo przepraszam, eee, tu oczywiście mamy Alajs, który jeszcze w miarę możliwości żyje, tak? Niestety został pogryziony przez mojego kota. Niestety, przykro mi bardzo, ale no niestety, tak to już jest się. Później okazało, że w środku niby był zgnity czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, ale tak to mniej więcej wygląda. Eee, też dosyć dobra porada jest taka, że. Jak sobie radzić z takimi, ale sami zgnitymi, jak sobie yy, poradzić, żeby mieli nowe sadzonki, no to już to jest yy, bardzo proste. Wystarczy tutaj ten liść, co tu właśnie łapie, to chodzi o to pokroić, pokroić na takie małe kawałeczki i te małe, te małe, te małe, te małe kawałeczki tu do ziemi wystarczy wsadzić jakoś, takoś. Bo praktycznie aloes to jest, yy, nadaje się do ran, do wszystkiego, yy, też jest jadalny, jest dobry jako ukorzeniacz, kosmetyk. No praktycznie jest yy, do wszystkiego potrzebny. Też czasami się zdarza, że aloes jest nawet po potrzebny do jakichś ciast czy do czegoś tam, cokolwiek, tak? Aloes jest naprawdę, naprawdę przydatny, bo dużo można z nim zrobić dużo można osiągnąć tak dalej jeśli chodzi o ten aloes tak to mniej więcej wygląda może będę mm, ukorzeniał czy spróbuję jakoś to tam wsadzić najwyżej będzie jakiś też dodatkowy materiał jeśli chodzi o aloesa także tak to już mniej więcej wygląda jeśli chodzi o aloesa no duże ma praktycznie zas zastosowania ten aloes bo yy... No, można, można, można wiele osiągnąć dzięki oczywiście, ale sobie Też widziałem ostatnio takie coś, że niby jak się właśnie kroiło w takie właśnie mm, paseczki. Tego tutaj e, momencie, bo tutaj muszę po prostu pokazać tego als a mniej więcej tak, czy tak, czy tak się kroiło. No i wtedy się tu praktycznie wsadzało. Tak, takie kawałeczki. No i wtedy się ten aloes nimi się ukorzenią, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, coś takiego. No ale czasami jest z aloesem tak, że czasami może ta sadzonka zgnić. Ale w razie grzybów, czy w razie czegoś, to oczywiście polecam cynamon lub e, wodę, z miodą, wodę z miodem. Powinno to jakoś e, w miarę pomóc, także... Z... Jeśli chodzi o, jeśli o ten materiał, to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten Aloes, e, myślę, że kolejny materiał jutro też się pojawi. Dziś, jeszcze praktycznie, jeszcze jeden materiał się pojawi. E, jeśli prawdopodobnie opalm się pojawi, tak? O opalm, palmach, na przykład Areka, czy tam jakieś inne jeszcze. E, Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że e, jeśli chodzi o tą serię. Porady ogrodnicze kaela to mam nadzieję, że będziecie i będziecie e, oglądać. I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście Kalne, oczywiście na YouTube. No i oczywiście do zadzwania łapki w górę, jeśli oczywiście chcecie być na bieżąco. Musicie oczywiście kliknąć przycisk subskrybuj i oczywiście łapkę na dziękuję Także dziękuję Wam za uwagę. No i do, do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do następnych materiałów ogrodniczych. Także na razie.